Środa, 14 grudnia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. A w dzisiejszym serwisie powiemy o konferencji w Karpaczu. Ilość inwestycji z roku na rok rośnie. To są duże, spektakularne inwestycje. Wyjątkowym koncercie. Takiego dobrego brzmienia i takiego sprzętu nie mieliśmy. Powiatowym konkursie plastycznym. Już jakby oswajają z groźnym żywiołem, jaki jest ogień. A na zakończenie powiemy o spotkaniu wigilijnym w Bolkowie. Jakie są plusy i minusy dużych inwestycji? Czy inwestowanie w strefach ekonomicznych jest korzystne? O tym oraz o innych ekonomicznych zagadnieniach dyskutowano 6 grudnia w Karpaczu podczas konferencji z udziałem samorządowców, przedsiębiorców i specjalistów do spraw inwestycji. Każde wprowadzenie pierwszego inwestora daje ogromne możliwości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych następnych. Jest po prostu dużo łatwiej. Jak przyciągnąć na swój teren inwestora z dużym kapitałem, który stworzy wiele miejsc pracy? To tylko jeden z tematów poruszonych podczas konferencji. Jego organizatorami były Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Zagranicznej. Samorządowcy wysłuchali prezentacji specjalistów na temat pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych. Znaczną część prezentacji poświęcono inwestorom z Niemiec. Niemcy dla nas są właśnie tym pierwszym partnerem. My dla Niemiec jesteśmy 10. Iwona Krawczyk, prezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, przedstawiła plusy lokowania inwestycji na terenie stref. Jednym z nich jest prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego. Kamiennogórska Strefa Ekonomiczna dysponuje terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni ponad 370 hektarów na terenie wielu gmin, od Nowogrodźca aż po Lubawkę. Funkcjonować będzie do końca grudnia 2020 roku. Jest więc jeszcze czas, aby ulokować w niej nowy kapitał. Ilość inwestycji z roku na rok rośnie. To są duże, spektakularne inwestycje, a rola stref ekonomicznych moim zdaniem ma kapitalne znaczenie dla rozwoju naszego regionu, ponieważ to właśnie tam są przygotowane warunki do uruchamiania nowych przedsięwzięć, które w sposób znaczący przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Podczas spotkania głos zabrali również przedsiębiorcy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przedstawili przeszkody, z jakimi muszą się uporać. Z ust wielu słychać było najczęściej drogi. To właśnie temat braku dobrych dróg dojazdowych do powstających dużych przedsiębiorstw stał się głównym tematem dyskusji. Poruszono również temat budowy drogi ekspresowej S3, z którą wiążemy szanse na rozwój. Mówił pan marszałek o S3. Ja rozumiem, że nie ma zakusów, żeby zmieniać trasę przebiegu S3. Czyli dalej zostaje S3 przez powiat kamiennogórski, przez Nie mam takich informacji, żeby miała być dokonana jakakolwiek zmiana. To znaczy, że cały sens tego odcinka jest w tym, że po czeskiej stronie musimy się do czegoś dopiąć. Więc tutaj absolutnie nie widzę powodu, żebyśmy mieli dokonywać takiej ostatnio zmiany. Ostatnio były takie, docierały do nas takie ale informacje. Ale w generalnej dyrekcji nie ma takiego koncepcji. Ja wiem, ale ja już wolę dementować, dmuchać na zimne. To, na czym nam dzisiaj zależy, to żeby pojawiły się drogi na osi północ-południe, szczególnie droga S3 i S5, które dadzą możliwość komfortowego podróżowania z północnej Polski w kierunku południowym i połączenie Dolnego Śląska z Republiką Czeską. Mimo to, że nie mamy jeszcze S3, Dolny Śląsk jest miejscem atrakcyjnym do inwestowania. Z moich rozmów z inwestorami z kraju i z zagranicy, z całej Europy wynika, że jest bardzo atrakcyjny. Jesteśmy beneficjentami fantastycznego położenia. To jest południowo-zachodnia Polska, bliskość granicy z Niemcami, granicy z Czechami, bardzo dobre połączenie kolejowe wschód-zachód, autostrada A4, świetne lotnisko we Wrocławiu. Wydaje się, że mamy bardzo dużo atutów. Poza tym mamy bardzo wysoki odsetek wykształconych pracowników i wydaje się, że to pokazuje, że możemy być atrakcyjni i jesteśmy atrakcyjni. Wyjątkowy koncert odbył się w piątek, 9 grudnia, w sali Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Wystąpił znany społeczności kamiennogórskiej niemiecki zespół Open the Heaven, który w naszym mieście gościł już po raz czwarty. Open the Heaven to niemiecka grupa muzyczna, która w naszym mieście grała po raz czwarty. W tym roku gościła już w Kamiennogórskim Centrum Kultury, gdzie w sali widowiskowej zagrała swój koncert. Tym razem muzycy przybyli do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki byłemu pracownikowi szkoły, Jackowi Zatyce, który jest pastorem kościoła Zielonoświątkowców w Kamiennej Górze i to właśnie dzięki niemu udało się nawiązać kontakt z artystami.
Dwa lata temu podobne spotkanie uczniów odbyło się z amerykańską grupą muzyczną, jednak wówczas nie mieli oni okazji wysłuchać koncertu. Zespół Open the Heaven w Kamiennogórskiej Szkole spotkał się z uczniami oraz nauczycielami lingwistami przy kawie i ciastku, podczas którego wymieniali się nawzajem doświadczeniami. Odbyła się również wycieczka po szkole, podczas której muzycy mogli odwiedzić klasę, wejść na lekcje i zobaczyć, jak funkcjonuje kamiennogórska placówka. Głównym punktem wizyty był koncert, który odbył się w sali gimnastycznej. Niemiecka grupa przez blisko półtorej godziny zabawiała zgromadzonych uczniów i nauczycieli nie tylko swoimi piosenkami, ale również zagranicznymi coverami. Można było usłyszeć świetne solówki zarówno na perkusji, jak i na skrzypcach. Nie zabrakło również muzycznej zabawy, w którą artyści wciągnęli młodzież. Po zagraniu trzech fragmentów znanych piosenek, czterech ochotników miało okazję zaśpiewać zespołem jedną z wybranych piosenek. Następnie widownia zgromadzona na sali poprzez oklaski wyłoniła zwycięzcę, który otrzymał płytę zespołu. Jak podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, tego typu spotkania przynoszą ogromne korzyści i mają swój niezwykły charakter. Widzimy na wielu imprezach masowych, że nasza młodzież no nie jest tak rozruszana jak inna młodzież w Unii Europejskiej, nie jest tak swobodna. Ma takie koncerty i takie spotkania mają na celu przełamywanie barier i walory nauki języka, ponieważ słyszą ten język na żywo od autentycznych Niemców czy Anglika, mogą porównać, jaka jest wymowa, mogli też mieli okazję konwersacji z takimi osobami. I myślę, że bardzo dużo daje to również korzyści integracyjne całej społeczności naszej szkoły. Sala gimnastyczna nie była przypadkowym miejscem koncertu. Takiego dobrego brzmienia i takiego sprzętu nie mieliśmy jeszcze możliwości gościć w naszej szkole. Zobaczyła młodzież, jakie są możliwości techniczne, że nawet w tak słabo akustycznym miejscu można dać bardzo ładny koncert. Aż 333 prace zostały zgłoszone do powiatowego konkursu plastycznego pod tytułem Zapobieganie pożaru. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w czwartek 8 grudnia w Kamiennogórskim Centrum Kultury, gdzie autorom najlepszych prac wręczono nagrody. Konkurs jest ważny z kilku powodów. Przede wszystkim, zaczynając od najmłodszych, mamy nadzieję, że z tych dzieci, później młodzieży, powstanie kolejna grupa ochotników do pracy w OSP. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ważny konkurs, ponieważ już od najmłodszych lat dzieci uczą się, jak zapobiegać pożarom. Oznacza to, że tego typu konkursy już jakby oswajają groźnym żywiołem, jaki jest ogień. Kus strażacki już w terenie, zaraz zniknie zagrożenie. Dźwięk syreny głosi z dachu, mijo, nie ma strachu. Co było oceniane? No właśnie najbardziej jakby czytelne możliwości reagowania, czy też zapobiegania pożarom. To były prace i malowane, i składane, więc według własnego pomysłu dzieci i młodzieży, to co widziały, jak widziały sprawę zapobiegania pożarom, tak to przenosiły na papier. Chcem jak tata być strażakiem i jak on pracować straży, taki zawód mi się marzy. Włożę strój przeciwogniowy i hełm na ochronę głowy. To naprawdę ważna sprawa, walka z ogniem nie zabawa. Chcemy, żeby już od najmłodszych lat przygotowywać
kadrę do tego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, ale sama ta nasza praca tutaj nie jest jakby, czy też nie zapewnia tego, że tak będzie. Jest dużo dzieci i młodzieży, po czym następuje etap dorosłości i praca. I tutaj jest apel nasz i na pewno innych takich zarządów powiatowych, wojewódzkich, żeby zachęcić pracodawców do zwalniania później w życiu dorosłym tych ochotników właśnie na wypadek pożaru, bo na razie jest to z tym coraz gorzej i trzeba naprawdę podejmować radykalne decyzje, żeby dorosły strażak wyszkolony od najmłodszych lat mógł brać udział w akcji. Prace konkursowe oceniane były w czterech kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsce wśród najmłodszych zajął Marcel Dudek z przedszkola w Marciszowie. W kategorii szkół podstawowych klas 1-3 najlepszą pracę wykonał Mikołaj Gerthen ze szkoły podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. W kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce zajął Kamil Guzel ze szkoły podstawowej w Pisarzowicach. Komisji konkursowej najbardziej podobała się praca autorstwa Klaudii Owsianki z Marciszowa, która zwyciężyła w kategorii gimnazjów. Podczas gali wręczenia nagród w piosenkach i przedstawieniu zaprezentowała się drużyna pożarnicza z przedszkola nr 3 w Kamiennej Górze. Okres przedświąteczny to czas przygotowań, ale także wspólnych spotkań. W minioną sobotę członkowie Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Integracja z Bolkowa zorganizowali spotkanie wigilijne. Inauguracji dokonała prezes stowarzyszenia Danuta Szczepaniak, która podziękowała wszystkim za przybycie i podsumowała miniony rok. Następnie głos zabrali burmistrz Bolkowa, starosta powiatu jaworskiego oraz przewodniczący Rady Miejskiej, którzy złożyli wszystkim przybyłym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Po wspólnej modlitwie i kolędzie symbolicznie połamano się opłatkiem. Spotkanie to było doskonałym czasem do podsumowań, wspomnień oraz snucia planów na przyszły rok. Okazję do rozmowy na temat tego, co działo się w minionym roku, mieli również członkowie cechu Rzemiosł Różnych w Kamiennej Górze, którzy w piątkowy wieczór wzięli udział w spotkaniu opłatkowym. Była to pierwsza od wielu lat tego typu inicjatywa w stowarzyszeniu. Jest więc szansa, że stanie się świąteczną tradycją skupionych w cechu. Specjalnie na tą okazję członkowie zarządu cechu Rzemiosł Różnych ubrali togi, które pamiętają najlepsze czasy stowarzyszenia, a od wielu lat wisiały w szafie. Podczas spotkania obecny był burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek, który z przedsiębiorcami miał wiele spraw do omówienia. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wydanie naszego programu informacyjnego Flash zapraszam już w piątek. Do widzenia.